organizacje ekologiczne spowodowały to, że to wszystko opóźniło. Jak to by się nie opóźniło, byłby to rok 2012, zaczęlibyśmy organizować ten projekt i byśmy to zrobili. Sytuacja jest taka, że Alstom jest generalnym projektantem tego bloku i wykonuje dokumentację tego bloku. Mostostal czeka w blokach startowych na dostarczenie dokumentacji dla wykopów. Wykopy jest zima, wykopów nie można zacząć. Można, ale trzeba czekać na tą dokumentację. Prócz tej dokumentacji są prowadzone teraz prace związane z zamiennym projektem budowlanym, żeby wejść na budowę i rozpocząć tą budowę. Dlatego nie wydaje mi się, że mówienie teraz o opóźnieniu ma jakiś sens. Na razie poczekajmy. Poczekajmy, jak zostanie wbita ta pierwsza łopata, jak zaczną kopać wykopy i wtedy możemy porównać harmonogram, gdzie jesteśmy w którym miejscu. Alstom, na mocy porozumień, które podpisaliśmy między sobą, ma część też dostaw dla Polimexu, to jest głównie wyspa maszynowa, czyli turbina, generator, ta część. Od Mostostalu też ma dostawy pewnych gospodarek pomocniczych na Meglanie, Odrzeżanie, nie będę mówił o szczegółach. A z Rafako Alstom podpisał umowę podwykonawczą na przejęcie pełnego zakresu 1:1. Polimex też będzie realizował bardzo dużo, dużo obiektów na miejscu, też będzie się posiłkował dostawcami miejscowymi. Oni mają znowu 42% udziału w konsorcjum. Czy te 10% tu zostanie od Mostostalu, czy 10% od Polimexu? No mi jest ciężko powiedzieć.